Kamerzysta planuje wielki powrót. Dokładnie tak, moi drodzy, wczoraj Wiolka robiła live na swoim Instagramie, na którym zdradziła dużo, ale to bardzo dużo planów jej, jak i Łukasza, no i jeszcze innych ciekawych rzeczy. Także, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, no i zaczynajmy to oglądać, ponieważ jest ogrom informacji. Tu i macie jeszcze ostatnich 50 subskrybentów, bardzo wam dziękuję. A żebyś ty miał tej szansę się pojawić, no to musisz jedynie zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem. To tyle, no i zapraszam do oglądania. Na samym początku Wiolka troszeczkę powiedziała o planach na powrót, że takiego czegoś jeszcze nie było, wszyscy będą w szoku, także zobaczcie. W ogóle nie mogę się doczekać, aż wam zdradzę, aż będę mogła w końcu powiedzieć o planach naszych. W ogóle będziecie, powiem wam tak, będziecie w szoku, to będzie wejście ever, to będzie wejście ever, jeżeli chodzi o YouTube'a, nie YouTube'a, w ogóle po prostu internet. W jakim stylu wrócimy? Myślę, że nawet nikt, ale to nikt z was się nie domyśla, co to w ogóle może być, bo to będzie coś nowego. Coś, co byście się po nas nie spodziewali. I potem też mamy jeden projekt do zrobienia, też który byście się nie spodziewali. Naprawdę, ja się już wczoraj z Łukaszem gadałam i mi powiedział tą propozycję, taką jeszcze bardziej podkręconą niż w ogóle ma być. Powiedział mi też pieniążki, więc powiedziałam, dobra, zgadzam się. Więc ogólnie projekt będzie mega, mówię wam, wrócimy w mega stylu, więc mam nadzieję, że czekacie. Wypowiedziała się też troszeczkę na temat kanału Patera. Oczywiście wiemy, że Patera jest kanałem Jaszczura, aczkolwiek, jak to nam powiedziała Wiolka, kamerzysta raczej się dla mnie będzie pojawiał jedynie raz na jakiś czas, tylko po to, aby zasięgi wzrosły, aby zrobić wyświetlenia. Później znowu przestanie tam nagrywać, no i jak znowu wyświetlenia spadną, to wróci tylko na jeden filmik czy coś tam, żeby się pokazać, żeby te wyświetlenia po prostu znowu wystrzeliły w górę. Co z kanałem Patera? Ja w ogóle nie wiem, co chodzi w tym kanale. No, ale że Łukasz będzie nagrywał z nim kanał, bo to był Łukasza pomysł z tym kanałem, ale on nie będzie robił na tym kanale, tylko tam czasem się pokaże dla wyświetleń, nic więcej. Jeśli chodzi o ten nowy projekt, to Wiolka powiedziała, że będzie on w innym stylu, jakiego się nie spodziewamy, że będzie wszystko lepsze niż wcześniej i zobaczymy ich z innej strony. Znowu mamy plany, znowu będziemy działać. Na pewno nie w takim stylu, jak działaliśmy, że będzie po prostu wszystko lepsze. Wam się spodoba i mam nadzieję, że zmienicie o nas zdanie i będziecie chcieli nas oglądać. Zobaczycie nas z innej tak naprawdę strony. Powiedziała również, że do mniej więcej 2 miesięcy powinniśmy już znać ich plany. Kiedy Łukasz tam zwraca, tak szczerze, plus minus, my nie wiemy, kiedy tak naprawdę wrócimy. Nie jestem w stanie aktualnie wam określić. W ciągu 2 miesięcy będziecie już znali nasze plany. Daję bardzo wam nadwyżony czas, ponieważ nie mam pojęcia. Jeśli chodzi o ten projekt, to najpierw ma być takie wejście do projektu, później ma być sam projekt, no i on powinien się zacząć mniej więcej gdzieś w przyszłym roku. Ale będziecie zaskoczeni, już jest nie tylko podniecona, w ogóle to nam teoretycznie będzie takie wejście w pewny projekt, a potem będzie ten projekt, rozumiecie? Projekt będzie w przyszłym roku, trzeba go zrealizować, ale trochę jeszcze to potrwa. A jeśli chodzi o tą rozprawę, która miała być w listopadzie, dokładną datą będzie 15 listopada. Jak już sprawa się zakończy, wszyscy będą mogli mówić, co tam się działo. Na razie nie mogą, ponieważ sprawa jest poufna. To Wiolka oraz Łukasz nagrają o tym film, gdzie wszystko wytłumaczą, jak to było z ich perspektywy. Mamy 15 ogólnie rozprawę i po wyniku rozprawy wstawię piosenkę. W ogóle jak w ogóle na to tak naprawdę patrzycie, jaki będzie mieć? Jestem ciekawa, co wy myślicie, jak zostaniemy osądzeni? Ale wam że tak tyle powiedziała na temat tej sprawy, tak szczerze, ale muszę trzymać język za zębami niestety. Naprawdę, jakbym się wam wygadała, chcę poczekać do 15. Jak będziemy mieć wynik, to chyba wszyscy nagramy film na YouTube'a ogólnie. Na pewno myślę, to jest będzie dobry pomysł, nagrać film na YouTube'a ja i Łukaszek. I powiedzieć wam wszystko, co tam się działo, pokazać wam wszystko, co tam się działo. Mieli całkowicie inne spojrzenie na tą sprawę. Mam nadzieję, że wynik będzie dobry. Trzeba pozytywnie. Wiolka powiedziała, że najpierw kamerzysta chce napisać książkę, prawdopodobnie ją też wydać, a dopiero później zająć się projektem. Pierwszą jego kwestią taką docelową jest napisanie książki, nie? No, i tak naprawdę jak napiszę książkę, To będziemy zaczynać działać. Już pewne są też do naszego projektu, są rozmowy i w ogóle, ale o wszystkim się dowiecie trochę później. Czy będziecie dalej nagrywać na YouTubie z Kamusiem? Nie będziemy. Będziemy muzykę robić na YouTubie, wiesz? I mamy pewne projekty, które nie dotyczą całkowicie YouTuba,
tylko czegoś o wiele grubszego. Coś, co tak naprawdę będzie na całą Polskę. Wiolka mówiła, że telewizja oraz media kłamały na ich temat, że to, co mówiły, to była nieprawda. No i jak wszystko już będą mogli powiedzieć, to powiedzą. I wtedy my, jako widzowie, zobaczymy, jak było naprawdę, ponieważ podobno telewizja pokazała ich w bardzo złym świetle. Jeżeli się zakończy ta sprawa, to wtedy możemy jakby udostępniać materiały i w ogóle coś mówić ogólnie o tym, cokolwiek. I wiem, że po prostu wtedy, jak ludzie to zobaczą, jak było, naprawdę, jak to wyglądało i w ogóle, to całkowicie inaczej to pomyślą, bo telewizja nas w strasznym świetle pokazała. No i się nie dziwię, że tak ludzie zareagowali, no bo tak to zostało pokazane. A wiesz, a film, a rzeczywistość, no to jest co innego. Tak samo jak ja bym miała oceniać ukrytą prawdę, no przecież tam jest 3 razy większa patologia niż u nas była, tak? Ja wiem, że po prostu po sprawie, jeżeli oczywiście wynik będzie odpowiedni dla nas i taki, jaki powinien być, to wszystko się ułoży, a nawet jak nie będzie odpowiedni, to i tak to po prostu wyjaśnimy i udowodnimy swoją niewinność, co nie? Po prostu wiem o tym. Bo wiem, jak ta sprawa naprawdę wygląda, co nie? Po prostu żyję pozytywnie, wiem, że tak dużo osób zareagowało. No życie, no trudno, no co mam powiedzieć. Oraz na koniec również ciekawy temat, ponieważ o nim ostatnio było głośno, czyli pobicie starszego mężczyzny przez Łukasza Wawrzyniaka. I tak, Wiolka to potwierdziła, lecz powiedziała, że to było w samoobronie, ponieważ starszy mężczyzna pierwszy uderzył kamerzystę. Nie wiem, jak tam było, więc po prostu się nie będę wypowiadał, zobaczcie sobie tego shota. Bo czytałam w internecie o tym, że kamerzysta dostał zarzut jeszcze na pobicie jakiegoś mężczyzny, to jest prawda? Czy to jest jakby tak, że to też zostało zmyślone? Znaczy, to jest prawda, ale w sensie to było w obronie własnej i nikt tego właśnie nie podkreśla, że to było w obronie własnej. Rozumiem, że po prostu gościu po prostu zaatakował go i jakby on się bronił, co nie? Więc no, ale i mężczyzna umarł po pięciu miesiącach, rozumiesz? Po 5 miesiącach umarł. I uznali, że to jest na pewno jego wina. Ale co wcześniej zostało umorzone, a jak się skapnęli, że kto uderzył tego gościa, tak? I wyczuli, rodzina wyczuła hajs, rozumiesz? To nagle znowu jest postępowanie, rozumiesz? Ale znalazł się świadek, który, bo tam wiesz, świadek z tego, co wiem, że te pracownicy to znały tego gościa, więc na pewno zeznają tak, jak nie powinny, ale znalazł się świadek, wiesz, totalnie z dupy, nie? Wiesz, o co chodzi? Który po prostu ani nas, ani tej rodziny nie zna i potwierdza, że Łukasz został pierwszy uderzony. Więc moi drodzy, na chwilę obecną to tyle. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, strzelcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał. Widzimy się już w kolejnych odcinkach, no i do następnego filmu. Siemanko!